Słuchy, jakie dochodziły do pana kasztelana Mikołaja spod Kaligenzy, w tym czasie przebywającego w Rzeszowie, były coraz bardziej niepokojące. Po kilku wypadkach o mniejszym znaczeniu, jak turbowanie poddanych chłopów, rozeszła się wieść, że ów wcielony w ludzką postać szatan, którego imię wymawiano ze zgrozą, ogłosił po okolicznych, a nawet i dalszych miastach ustanowienie jarmarku w Łańcucie. Wybrał do tego dzień 25 kwietnia, a zatem zaraz po targach rzeszowskich, co wyraźnie wskazywało, przeciw komu ogłoszenie zostało skierowane i czyim kosztem ta impreza miała się odbywać. Zaczęły też nadchodzić meldunki o nakłanianiu ciągnących do Rzeszowa kupców, by kierowali swe towary do Łańcuta. Potem przyszło ściąganie z opornych haraczów, a wreszcie zaczęły się rabunki taborów i batorzenie ich pocztów. Co gorsza, przydarzyło się to i karawanie kupców botuszańskich, a więc pojawiła się groźba, że wieść o tym rozejdzie się poza granice kraju. Wówczas ustałby dopływ towarów zagranicznych, co zubożyłoby bardzo renomę Rzeszowa, który ostatnio zaczynał sięgać po rywalizację z samym Jarosławiem. Właśnie pan kasztelan radził się tymi sprawami z dobrym przyjacielem, panem Wapowskim, który także już ucierpiał od bandyckiego sąsiada. Pan Ligenza, człowiek zaledwie po 40, mocnej postury, o energicznych ruchach, z wojną obyty i nawykły do wydawania rozkazów, chodził po komnacie, kolebiąc pustymi rękawami żupana, mówił do siedzącego za stołem druhę. Nie widzę lepszego sposobu, jak szablę nauczyć tego grasanta rozumu. Skoro on chwyta za broń i mnie nie pozostaje nic innego. Postawił na gwoździach dwóch moich chłopów za kilka nędznych raków, które mu ponoć podebrali, ale sam spalił pół pobrzeżan, wyrąbał kawał lasu w ciołkach. A kiedy tydzień temu mój człowiek w boleści żołądka udał się do Balwierza w Łańcucie, bo tam mu było najbliżej, zwiedziawszy się o tym, pojmał go i kazał ćwiczyć. Nie, mości, panie Stadnicki, w kaszę nie dam sobie dmuchać. Kasztelan poczerniały ze złości zatrzymał się przed stołem, porwał kubek z miodem i nie odejmując go od ust, wychylił całą zawartość. Wapowski, tęgi o wielkim brzuchu, pełnych policzkach liśniących krągłością, z zasumiastych wąsów obserwował spod oka te oznaki wzburzenia gospodarza. A kiedy ten odstawił głośno pusty kubek na stół, odezwał się. Na mnie osobiście nastawało w Dynowie. Nie zostawszy jednak na kwaterze, czarną strzałę w drzwi uderzył. Wiesz, co to znaczy? No pewnie. Musimy zatem zjednoczyć siły i przywieźć go do opamiętania. A jeśli dostanę go w ręce jego samego, to obwieszę na pierwszej gałęzi bez oglądania się na sądy i wyroki, jak Ligenza. Nie będzie to takie łatwe. W grodzie trzyma załogę ponoć blisko 300 najemnego żołnierza, a tynów broni 6 śmigownic. To też Łańcuta zdobywać nie zamierzam. Posłałem Czuryłę do kozaków, by mi przywiódł 200 ludzi. Powinien lada dzień wrócić, a na razie werbuję miejscowych chodaczków albo i pospólstwo. Jeżeli ty przyłączysz swoich, to przewaga będzie po naszej stronie. Dopadniemy go w polu, a gdy dopisze szczęście, i samego ujmiemy. Wapowski nie zdążył odpowiedzieć, gdyż do komnaty wpadł jeden z rękodajnych. Wasza wielmożność, zawołał ze wzburzeniem, nadleciał goniec z Kopczyc. Cały tabor wozów ze 40 ciągnący z Suczawy, rozbity. Wozy obrabowane, a kupci obdarci nawet z odzieży. Święci pańscy, Ligenza przeżegnał się pobladłszy na twarzy. Ręka mimowolnym gestem sięgnęła do lewego boku, ale cofnęła się i kasztelan wsparł obie dłonie o stół. Spojrzał z góry na swego gościa i spytał cicho, ze złowróżbnym spokojem. Przyłączysz się, Stanisławie, do mnie?
Czuryłę tylko patrzeć, a ja tu werbunek zakończę i wyruszę natychmiast. Wapowski spojrzał w oczy przyjaciela i skinął głową. Dołączę, Mikołaju. Na 100, a może i nieco więcej moich ludzi możesz liczyć. Jedna groźba zawisła nad nami, ale da Bóg, zmożemy tego diabła. Po rozbiciu suczawskiego taboru Stadnicki miał się jednak na baczności. Zbyt bowiem bystrym i doświadczonym był dowódcą, by nie przewidywać, że taki magnat jak Ligen za płazem tego nie puści i będzie szukał zemsty. Ale ani nawet mu na myśl nie przyszło, by poniechać wypraw i skrywszy się za wałami łańcuta, przeczekać, aż gniew pierwszy przeciwnika przeminie. Buta i wrodzone zuchwalstwo kazały mu nie tylko lekceważyć to niebezpieczeństwo, ale rzucać następne wyzwania. Zachowywał więc ostrożność, lecz nie przerywał czatowania przy traktach na kolejne kupieckie wozy. Sam objął dowództwo nad oddziałami, które penetrowały okolicę, nie tylko polując na kupców, ale i rabując co zamożniejsze wsie Wapowskiego i Ligenzy. To też zaczęło się zdarzać, że na wieść o jego zbliżaniu cała ludność uchodziła w lasy, jakby nadciągał niemożny i bogaty pan, ale niecny poganin. Stadnicki zaś, pewny siebie, pozbawiony wszelkiego lęku, nawet przed własnym sumieniem, pełen pogardy dla pospólstwa, śmiał się jeno zmiana łańcuskiego diabła, jakiemu lud nadał. Jednocześnie nie omieszkał werbować po miasteczkach żebraków i wędrownych kramarzy z rozkazem, by wypatrywali zbrojnych oddziałów i zaraz mu o nich donosili. Ale przez najbliższych kilkanaście dni po napadzie żadne sygnały nie nadchodziły. Jedynie kilka grupek po 10-12 ludzi rozpoznanych jako przynależnych panu Wapłowskiemu widziano na drogach wiodących do Leżajska. Były jednak zbyt małe, by mogły zaniepokoić łańcuckiego pana. Ani żebracy, ani kramarze nie czuwali wszakże nocą, a wtedy właśnie przezorny Czuryło prowadził swoich kozaków. Toteż niezauważeni dotarli do Dynowa i zatrzymali się w grodzie, bo głównie w tamtejszej okolicy, jak donosili wywiadowcy pana Ligenzy, krążyły watachy Stadnickiego. Któregoś dnia po noclegu we wsi Kościska konie kończyły właśnie obrok, a żołnierze jaki taki posiłek, stojący na straży wojak ujrzał nagle przed sobą pokraczną postać. Zdziwił się nieco, że nie zauważył jej wcześniej, ale nie zaprzątał sobie tym głowy, bo nie tylko na drogę, którą nadszedł przybysz, musiał dawać baczenie. Był to wędrowny kramarz. Mimo że kulawy, szedł jednak szybko, widać nawykły do marszów. Skrzynka kolewała mu się na pasie, a czub kaptura chwiał na boki, bo przez to swoje kalectwo chód miał nierówny. Zagadnięty przystanął i obrzuciwszy żołnierza uważnym spojrzeniem spytał: a gdzie wasz dowódca? Żołnierz zaśmiał się: a co, chcesz mu sprzedać swoje szpilki czy kawałek wstążki do kapelusza? Ale kramarz, nie zważając na kpinę, powtórzył swoje pytanie: mów, gdzie dowódca? Czego od niego chcesz? Nie musisz tego wiedzieć. Mów ino prędzej, bo sprawa pilna. Żołnierz odwrócił się do towarzysza, z którym pełnił służbę. Zaprowadź go do wielmożnego pana. Obaczym, czy będzie taki hardy, jak przed nim stanie. Stadnicki, który po porannym posiłku wyszedł właśnie przed chałupę, na widok kramarza zmarszczył brwi. A czego ten znów tu chce? Warknął do stojącego za nim Zegarta, po czym zatrzymał się i czekał, aż kramarz zbliży do niego. Ten skłonił się i nie czekając na pytanie rzucił: przybyłem, aby was ostrzec, że siła wojska ku wam ciągnie. Stadnicki, który miał już na ustach urągliwe słowa, spytał zaskoczono ostrzeżeniem: skąd to wiesz? Bo mnie widział. I pieszo zdążyłeś przybyć przed nimi?
obrzucił postać kramarza kpiącym spojrzeniem, bo zatrzymały się na popas, ale tylko patrzeć, jak powinny tu być. A gdzieś ich widział? Siła ich? W Starczycach. A żołnierzy dużo, może kilka setek, ale tego dobrze nie wiem, bom człowiek niewojennego rzemiosła. I z własnej ochoty tuś przykuś tykał, by mnie ostrzec? Chyba, że z własnej pana nie mam nad sobą. Stadnicki już nie wypłytywał dłużej kramarza. Padły rozkazy i w stronę Starczyc pognał zwiad, a gońcy do Ilki i pana Rożniatowskiego, którzy ze swoimi oddziałami znajdowali się w pobliżu. Potem, zająwszy stanowisko za opłotkami na skraju wsi, zaczął wyczekiwać wieści ze zwiadu. Jego żołnierze, rozciągnięci w szeregi, takoż z niecierpliwością spoglądali w stronę drogi, którą miał nadciągać przeciwnik. Wreszcie pojawił się obłok kurzu, który szybko sunął w ich kierunku, a za nim długi, znacznie większy. Wracał ich zwiad, ale w warunkach mówiących więcej niż wszelkie meldunki. Pościg podsunął się dość blisko, widać jednak ścigający dostrzegli błyszczące w słońcu zbroje stojących za płotami żołnierzy, bo raptem przyhamowali konie i wkrótce gnali już z powrotem. Tymczasem zwiad dopadł wsi i meldował kozackie chorągwie. Dowódca nie skończył jeszcze raportu, kiedy za stoku pagórka wysunął się istotnie ciemny wąż konnych. Wydostawszy się na równe pole, przeciwnik natychmiast rozwinął się z kolumny marszową w długi szereg. W rękach jeźdźców zabłysły obnażone szable. Konie ich szły z początku rysią, szybko jednak przyspieszyły biegu, by nabrać pędu do ataku. Przewaga nacierających nie była zbyt duża, a do tego lada chwila należało spodziewać się przybicia oddziałów obu poruczników, co powinno zaskoczyć wroga i umożliwić zajście go ze skrzydeł. To też Stadnicki, stojący na skraju kościsk w towarzystwie Andrzeja Rożniatowskiego i Trębacza, skinął buzdyganem, spinając ostrogą wierzchowca. Przeciwnicy zwarli się z wrzaskiem w środku pola i wnet rozpoczął się bitewny taniec. Linie rozerwały się wkrótce i walczono bądź grupami, bądź pojedynczo, krążąc końmi wokół siebie. Zrazu żadna ze stron nie osiągnęła wyraźnej przewagi, choć wprawne oko Stadnickiego dostrzegło rychło, że jego żołnierze częściej się bronią niż nacierają, co niczego dobrego nie wróżyło. Na szczęście, zanim zaczęli się cofać, doszedł go odległy krzyk i obejrzawszy się ujrzał gnający co sił w koniach oddział Ilki. Wkrótce włączył się do bitwy, a w chwilę potem od strony Łańcuta ukazał się na czele swoich Jan Rożniatowski. Posiłki przybyły w samą porę. To też starosta Żygwulski przestał trapić się o wynik spotkania. Teraz on liczebnie przewyższał przeciwnika, a ponieważ jego żołnierze nie ustępowali zaciekłością w boju kozakom Ligenzy, więc spodziewał się, że rychło się sobie z nimi poradzi. Niedługo jednak przyszło mu cieszyć się tą nadzieją, bo oto między pochyłościami pagórków ukazały się świeże chorągwie przeciwnika. Nadciągały i z prawa, i z lewa, a każda liczyła ponad 100 koni. Rwały ku bitwie pełnym galopem. Z szablami uniesionymi ponad głowami, pochylonych nad końskimi szyjami jeźdźców, a ich wrzask zagłuszył tumult potyczki. Odbite od wzgórza echo niosło go szeroko po polu. Wkrótce dopadli do skrzydeł linii łańcuckich i te musiały obrócić się ku nowemu wrogowi. Stało się jasne panu staroście, że długo opierać się nie zdoła i tylko patrzeć, jak zostanie okrążony. Skinął więc na Trębacza, przykazując dać sygnał do odwrotu. Jego obyci z walką żołnierze nie rzucili się do bezładnej ucieczki, lecz zaczęli zwolna cofać się ku wsi, odpierając bez przerwy coraz silniej nacierającego przeciwnika. Dotarli do pierwszych chałup i tu na rozkaz dowódcy obrócili się i sięgnęli do rusznic. Ogień dany z siodła zmęczoną jeszcze od pałasza ręką nie był zbyt skuteczny,
Powstrzymał jednak opór i widać Iligenza docenił, że nauczka była dostateczna, bo i on zarządził odwrót. Wkrótce więc bitwa zacichła. Trwała jeszcze tylko wymiana pojedynczych strzałów, kozacy jednak wnet uformowali się w kolumny, a za nimi uczyniły to i pozostałe chorągwie, zebrawszy z pola swoich rannych. Pokryte kopytami ściernisko opustoszało. Oddziały pana Stadnickiego także rychło opuściły wieś, a ponieważ był już wieczór, zagłębiły się w pobliskie lasy i zatrzymały na nocny postój. Rozstawiono straże i wśród drzew zapłonęły ogniska. Przy jednym z nich, rozpalonym nieco z boku, zasiadł Stadnicki, dumając nad odbytą potyczką. Wolał w samotności uśmierzyć targającą nim wściekłość. Należało też przemyśleć przyczyny porażki. Musiał bowiem zejść z pola wobec przeważającej siły przeciwnika, co dowodziło braku należytego rozeznania w sytuacji. Płomienie buszowały, trzaskając wśród suchych, smolnych gałęzi. Z pobliskiej polany nadlatywał chrzęst żujących trawę koni, a do kręgu ognisk dochodził pogwar przyciszonych żołnierskich rozmów. Tylko czasami odgłosy te zakłóciło głośniej rzucone słowo, krótki kwik raptem rozzłoszczonego wierzchowca lub nagły łopot skrzydeł jakiegoś ptasiego drapieżcy. Ale inny dźwięk poderwał starostę na nogi. Był to odgłos łamanych w leśnej ciemności gałęzi. Chwycił za rusznicę, usiłując coś w tej ciemności dostrzec, a jednocześnie zastanawiał się, dlaczego straże nie ostrzegły przed pojawieniem się intruza, gdyż żaden leśny zwierz do ognisk nie śmiałby się zbliżyć. Nasłuchiwał chwilę, ale odgłos nie powtórzył się. Zasiadł więc znów przy ognisku, a wtedy usłyszał w czerni nocy pełne gniewnych tonów beczenie capa. Po powrocie do Łańcuta zaraz nazajutrz pan starosta przywołał Kijeńczyka i razem wykoncypowali skargę do przemyskiego sądu przeciw urodzonemu Mikołajowi Spytkowi Ligenzie, który ze swoimi ludźmi cudzoziemskiego pochodzenia w liczbie ponad 1000 szabel napadł go w czasie podróży, jaką w spokoju odbywał w kilkanaście koni. Ludzi mu posiekał, porąbał, poturbował, ciężko poranił i pozabijał. Na niego, Stanisława Stadnickiego, starostę Żygwulskiego, osobiście nastawał i jego życiu zagrażał, czego uniknął tylko dzięki pomocy opatrzności i łaski Bożej, która go z tej ciężkiej opresji wybawiła. Ten zaś Ligenza czynił to również przeciw kupcom, aptekarzom i innym dążącym na jarmarki do Łańcuta, zamiast do Rzeszowa, dokąd by wszystkich ich w swej chciwości chciał skierować. Wojewodzina wołyńska Anna Księżna Ostrogska w tym czasie przebywała w Przeworsku. To też co i raz dochodziły ją słuchy o samowoli i gwałtach Stadnickiego. Zaczęło się też zdarzać, że jej własne wsie napadał ów człowiek, który niby dzika bestia, osiadłszy w łańcuckim grodzie, pustoszył okolice ogniem i szablą, porywał ludzi trzymając ich dla okupu w lochach, rabował kupców na gościńcach, grabił dwory. Mówiono, że w skarbcu, o którym wie tylko on i jego zaufany sługa Zegard, zebrał już wiele skrzyń, klejnotów i beczek monet. Ponoć też w owych lochach własny, nierzetelny pieniądz bije, co czynią zakuci w łańcuchy więźniowie. Ostatnio doszła do księżnej wiadomość o obrabowaniu dworu w Nowosiołkach i uprowadzeniu jego właściciela, Daniłowicza, oraz jego siostry Hanny. Wieść ta wzburzyła ją wyjątkowo, gdyż wiedziała o zaręczynach tej dziewczyny z jednym ze swoich oficerów, któremu nawet przyrzekła wziąć jego młodą małżonkę w poczet swoich dworek. Samo udzielenie obietnicy już niejako włączało Daniłowiczównę w krąg osób przynależnych do dworu, a Jacek Skorut był zaś dzielnym i rozsądnym oficerem.
Wieść zatem o nieszczęściu, jakie spotkało tych dwoje, żywo księżna obeszło. Tym bardziej, że zła sława Stadnickiego pozwalała snuć jak najgorsze obawy o los pojmanych. Kazała za to przywołać Skoruta przed swe oblicze. Księżna była niewiastą wysoką, postawną, o tuszy nienadmiernej, ale właściwej swemu wiekowi, o wyrazistych rysach twarzy i oczach, których zarówno badawcze, jak i dumne wejrzenie miało jeszcze młodzieńczy blask. Kiedy porucznik wszedł i skłonił się głęboko, stała na środku komnaty w powłóczystej sukni, kładącej się za nią na kobiercu. Komnata była obszerna, wysoka, cała obita bardzo barwnym szpalerem i oponami. Wisiały na nich obrazy i bogata broń, a meble, choć nieliczne, były pięknej niderlandzkiej czy też francuskiej roboty. Na jednej ze ścian, lśniącej złotogłowiem, nie było żadnych ozdób. Wisiał tam jedynie krzyż wielkości człowieka, sporządzony prostą robotą, tylko spod hebla i spociemniałego ze starości dębu. Widać dla przypomnienia o marności wszelkiego bogactwa wobec tego znaku. Księżna, wyniosła i milcząca, wpatrywała się w twarz swego oficera ze zmarszczoną brwią. Ten wyprostował się po ukłonie i czekał spokojnie, aż pani odezwie się pierwsza. Jego twarz o zapadniętych oczach, gorejących ogniem boleści, wychudłych policzkach i ustach, ściągniętych bruzdami, była nieruchoma, nie było dla nas brązu. Księżna przerwała milczenie. Próżne tu są wszelkie słowa współczucia czy otuchy, bo zbolałe serce ich nie wchłonie i spłyną po nim jak krople po deszczu po zbroi. Ale wiedz, że w swoim nieszczęściu sam nie jesteś, że moje serce cierpi takoż nad niedolą owej dzieweczki i równie pełne jest gniewu przeciw sprawcy tego nieszczęścia. Słyszałam jednak, że umieścił ją wśród żeńskiego dworu, może zatem resztek sumienia nie stracił. I mnie o tym mówiono, bo ponoć de publicum tak oświadczył, ale czy te słowa w czyn zamienił, Bóg raczy wiedzieć, bo to przechera. Wiem wszelako, że jak się jego żołdacy z nią obeszli, wlokąc z komnat do wozu. Niektórzy ponoć na nią nastawali, jeno ich Stadnicki batogiem przeciągnął. Skąd ci to wiadomo? Służba w Nowosiołkach mi mówiła, bo mnie o wszystko szczegółowo wypytał. Co zatem teraz zamierzasz? Prosić o permisję ze służby, choćby na czas jakiś, wasza książęca mość, dopóki dziewki z plugawych rąk nie wyrwę. To nie takie proste. Wielu zabiegów wymaga i kosztów, bo ludzi musisz mieć do pomocy i takich, którzy cię w razie potrzeby wesprą szablą i takich, co wieści dostarczą, bo bez nich będziesz jako ślepiec w bitwie. Wiem o tym. To też niewielką majętność, co ją mam pod Samborem, w zastaw dam i tą drogą gotowizny na owe koszta zdobędę, Przenajświętszej panience, mając nadzieję, że pomocy nie odmówi i jako niewiasta niewiastę wesprze. Lekki, smutny uśmiech przemknął na te słowa przez usta księżnej, ale zaraz na jej oblicze powróciła powaga. Podeszła do sekretarzyka i odchyliwszy jego klapę, otworzyła jedną z licznych szufladek piętrzących się nad opuszczonym blatem. Wyjęła z niej sporą sakiewkę i podała porucznikowi. Masz, weź, bać pan, i niech ci owocnie ten pieniądz służy, a majątności w zastaw nie puszczaj, bo już jej nie odzyskasz. Permisji takoż ci udzielam, a jeśli Bóg da szczęśliwie swój cel osiągniesz i dziewczyna wolność odzyska, wracaj wówczas do służby. Kwatery i porucznikowskiej lafy takoż ci nie odbieram, a radzę ci też udać się do organisty przy kościele świętego Stanisława w Łańcucie, któremu możesz rzec, kto cię do niego wysyła i proś go, aby dopomógł wyszukać przydatnych ci ludzi. Zwie się Krzecz. Pamiętaj takoż, że twój przeciwnik jest Kalwinem i nienawiść żywi do naszego świętego kościoła. Sprzymierzeńców wtedy możesz mieć i w naszych kapłanach.
Jeżeli zaś jeszcze jakiejś pomocy będziesz potrzebował, przychodź do mnie, a także dlatego, abym wiedziała, jak ci się w tym przedsięwzięciu wiedzie. Skorut przypadł do ręki księżnej i przykleknąwszy na kolano z wdzięcznością ucałował podaną dłoń. Dzięki, najjaśniejsza pani, że w biedzie mnie wspomagasz. Obym wierną służbą do końca moich dni mógł ci za to odpłacić. Idź, synu, z Bogiem, pożegnała go równie wzruszona księżna. Po tej rozmowie porucznik długo w noc nie mógł zasnąć. Stale zresztą od dnia dramatu dopiero nad ranem zapadał w drętwy sen, z którego budził się w oszołomieniu i z bolącą głową, na nowo pełną szalonych pomysłów, mało jednak przydatnych, co mówił mu potem i własny rozsądek, i wierny macedoński. Teraz jednak pojawił się konkretny plan działania. Dzięki pomocy i radom księżnej już można było rozważać, jak się jej wskazówkami posłużyć, aby osiągnąć na początek ten pierwszy cel – odnaleźć miejsce pobytu czy też ukrycia Hanki. Należało też postarać się o jakieś przebranie, aby odwiedziny u owego organisty nie zwróciły niczyjej uwagi, gdyż taki człowiek jak Stadnicki bez wątpienia miał ludzi donoszących mu o wszystkim, co dzieje się w mieście. Macedoński znał w stajniach księżnej obrotnego i sprytnego młodzieńca Jaśka Tarkę. Po naradzie postanowili podesłać go koniuszemu na łańcuckim zamku w Włochowi Santiniemu, który poszukiwał zdolnego, dobrze obeznanego z końmi pomocnika. Schody z przyciosanych kamieni były wąskie i strome, a zejście ciemne. Toteż strażnik niósł przed Stadnickim latarnię, oświetlając stopnie. W miarę schodzenia do lochów, gdzie przebywali więźniowie oczekujący na dostarczenie wyznaczonych okupów, ściana stawała się coraz bardziej wilgotna i coraz bardziej wiało od niej zgniłym chłodem. Zeszli do obszernego pomieszczenia o półkolistym sklepieniu. Podpierały go filary, a nieco światła sączyły wąskie, podobne do strzelnic otwory. Wokoło znajdowały się drzwi do niskich nor, gdzie przykuci do ścian siedzieli samotni nieszczęśnicy, którzy dostali się w ręce pana tych podziemi. W głębi majaczyło przejście prowadzące do miejsca kaźni i dalszych pomieszczeń oraz do dobrze zamaskowanych żelaznych drzwi wiodących do skarbca i tunelu biegnącego poza obręb zamkowych umocnień. W ciszy i ciemności słychać było tylko kaszel więźniów i miarowe kapanie spadających ze sklepienia kropel wody. Stadnicki zatrzymał się i czekał na sługę, by mu otworzył mocno okute drzwi. Kiedy zgrzytnęły odsuwane rygle i przejście było wolne, ujął latarnię i ze skinieniem ręki nakazał strażnikowi, by zostawił go samego. Cela miała nie więcej niż 2 kroki szerokości i niemal tyleż długości. Umieszczona w szczytowej ścianie szeroka nad cegłę szczelina przepuszczała nikły strumień światła. W półmroku zamajaczyły zarysy mężczyzny siedzącego pod murem. Na widok wchodzącego uniósł się ze słomy, brzęcząc łańcuchami, którymi był przykuty do ściany. Stadnicki zawiesił latarnię na haku i odwrócił się do więźnia. Przyszedłem do was, mości Daniłowicz, gdyż przemyślawszy, że z całą mniemam teraz, że zbyt pochopnie chwyciłem za oręż. Wprawdzie wać pan spóźnił się ze spłatą długu, ale może należało rzecz przódy obgadać i dążyć do jakowejś ugody. Żałuję teraz, żem tak postąpił i przyszedłem, aby to waści powiedzieć. Daniłowicz, zaskoczony tym wstępem, mierzył jakiś czas stojącego przed nim przybysza nieufnym spojrzeniem. Próbował wyczytać istotne znaczenie tych słów z jego twarzy, ale kryły ją cienie, wśród których pobłyskiwały tylko oczy. Ich wyraz w chwiejnym świetle latarni nie zdołał również ich wyrazu w chwiejnym świetle latarni nie zdołał również dostrzec. Jedynym przewodnikiem w tych dociekaniach był głos. Ten jednak brzmiał rzeczowo i poważnie.
a nawet z pewnymi akcentami życzliwości. Rychłop, czas mi to mówisz, mruknął wreszcie. A co z Hanką? Czyś nie uczynił jej krzywdy? Co też wać panu po głowie chodzi, oburzył się Stadnicki. Toć słyszałeś, żem przykazał odprowadzić się na niewieście komnaty i tam też przebywa pod godną opieką. Mówiłem jej, z czym idę dawać pana, to też błagała, abyś przystał na ugodę, którą zamierzam ci przedłożyć. Cóż to za ugoda? Powiem ci krótko. Otóż zważywszy, co przyznaję, żem za pochopnie oręża użył, wolność wam obojgu zwrócę, jeśli mi na piśmie przyznasz, żeś długo nie spłacił, więc w moje ręce i posiadanie oddajesz nowosiołki, prawnym ich właścicielem czyniąc. Nigdy! Słyszysz, waszmość? Nigdy! Niechże tu zgnije, skoro Bóg tak chciał, ale ojcowizny was ci nie oddam. Protest ten został przyjęty z wyrozumiałym uśmiechem, a kiedy Daniłowicz mierzył go jeszcze gniewnym spojrzeniem, Stadnicki odpowiedział z poprzednią życzliwością. Nie bądź taki pochopny w odrzucaniu propozycji, bom jeszcze jej nie dokończył. Otóż ja ze swej strony dam paści oświadczenie na piśmie, że z chwilą zapłacenia mi dłużnej sumy wraz z procentami i kosztami owo zrzeczenie się ci zwrócę i sprawę uznamy za niebyłą. Jeśli na tych warunkach dokument podpiszesz, siostrę od razu zwolnię, a ciebie zaraz po potwierdzeniu naszej ugody w grodzkim sądzie. Do czasu zaś spłaty długu będziesz zarządzał majątnością z tym, że wszelkie korzyści z niej pójdą na ową spłatę, po czym wymienimy dane sobie rewersa. Teraz dopiero namyślaj się, waćpan, jaką mi dasz odpowiedź. Jeśli od razu jej nie udzielisz, powiedz strażnikowi, skoro będziesz gotów na moje warunki przystać. A jeśli zgody nie dam? No cóż, wówczas przyjdzie ci tu chyba pozostać, ale już nie na takiej strawie jak obecna, bo ze swego stołu cię karmię. A co do losu siostry, jeszcze nie wiem, co postanowię. Najlepiej chyba dla niej będzie iść do klasztoru. Ona ma narzeczonego, którego miłuje. Stadnicki uśmiechnął się z lekka. Coś o tym wiem, niejaki Skorut. Półmrok i chybotliwe światło nierówno palącej się latarni nie pozwoliły na obserwację wyrazu twarzy mówiącego i snucie domysłów co do jego intencji. Jednak ledwie uchwytny ton ironii, jakim była zabarwiona ta odpowiedź, znów wzmógł czujność więźnia. Milczał więc, rozważając, jak daleko może zwierzyć intencjom swojego wroga. Zapanowała cisza, wśród której było słychać tylko miarowe uderzenia kapiących gdzieś kropel wody. Wreszcie Daniłowicz odezwał się. W jaką tu pułapkę chcesz mnie was wciągnąć? Głupiś wać pan, skoro węszysz wszędy zasadzki. Po co mi podstęp, skoro i tak mam cię w ręku? Mnie tak, ale nie dwór. Tego bez mojej zgody nie obejmiesz, nawet gdybyś mnie tu na śmierć zamęczył. Nie obejmę? A któż tam teraz rządzi, jak nie mój włodarz? Z czasem ludzie przywykną i tak już pozostanie. A moja rodzina, a spadkobiercy, proces właśnie wytoczą. Wiesz o tym dobrze. Sprawa inna Sejm może trafić. Możliwe. Ale waś zapominasz, że nie o dwór mi chodzi, a o moje pieniądze. Skoro je wycofam, sam im całą majątność oddam, tak jak tobie to teraz proponuję. Daniłowicz obrócił się ku okiennej szczelinie i przez chwilę patrzył na skrawek błękitnego nieba z przesuwającymi się w polu widzenia obłokami. Wreszcie rzucił z wahaniem. Nie na pochopną odpowiedź to sprawa, namysłu wymaga. Nie śpieszno mi. Możesz waść myśleć do woli, a jeśli na zgodę przystaniesz, daj znać strażnikowi. Stadnicki sięgnął ku ścianie i zdjął z haka latarnię. Na mnicha kwestarza mało kto zwracał uwagę. W brązowej, strzeżałej od kurzu gościńcu w zakonnej szacie stanął pod bramą miasta, kiedy straż trąbiła sygnał zamknięcia.
Nienagabywany przedostał się za tyn wraz z grupą ostatnich zapóźnionych mieszkańców, którzy sądząc zniesionych na ramionach narzędzi uprawiali swoje podmiejskie zagony i teraz śpieszyli na nocny spoczynek. Mnich minął jedną ulicę, potem drugą, klepiąc sandałami po wyschniętej twardej nawierzchni, aż wreszcie dostrzegł przed sobą kwadratową wieżę kościoła. Wkrótce ukazał się i szyld oberży. Za nią skręcił w wąski zaułek wiodący do celu jego wędrówki. Był nim parterowy domek, ukryty wśród grupy drzew i otoczony już nieco zdewastowanym ostrokołem. Furta nie była zamknięta, gdyż słońce jeszcze przedzierało się poprzez liście drzew ostatnimi skośnymi strzałami promieni. Psów takoż jeszcze nie spuszczono z łańcuchów, to też szarpały się, ujadając wściekle na przybysza. Gwałtownymi skokami usiłowały zerwać się z uwięzi. Mnich mało co sobie jednak z nich robił, nie dostrzegając nikogo w podwórzu szedł ku domowi. Owo ujadanie wywołało wreszcie na ganek szczupłą dziewczynkę, która zdawała się więcej mieć kości niż ciała. W jej dużych czarnych oczach, okolonych ciemną zasłoną długich rzęs, igrały błyski zdradzające nie tylko żywość młodzieńczej natury, ale i przenikliwość patrzenia. Przyglądała się mnichowi bez skrępowania, jakby czekając na wyjaśnienie powodu przybycia. By nie przedłużać tej niemej obserwacji, przybysz odezwał się. Czy zastałem imć organistę? Jako wędrowny kwestarz pragnąłbym z nim mówić. Wejdźcie do domu, zaraz go przywołam. Dziewczynka obróciła się i zniknęła w sieni, pozostawiając drzwi otwarte na znak zaproszenia. Mężczyzna, z którym mnich wkrótce się spotkał w izbie z belkowanym pułapem, był niski i szczupły. Klinowata bródka wydłużyła jego i tak pociągłą twarz. Nie znikał z niej wyraz zasmucenia, jakby jej właściciel obarczony był wszystkimi troskami świata. Wrażenie to jeszcze wzmagały opuszczone ku dołowi usta i kąty powiek. Głos jednak zaprzeczał temu mniemaniu. Był niski, pełen siły i przyjemnego dla ucha dźwięku. Na pytanie, czego by sobie życzył, mnich najpierw rozejrzał się po izbie, a upewniwszy się, że są sami, wyciągnął z szerokiego rękawa złożony papier. Przychodzę za poradą i z zezwoleniem jaśni pana, pani księżnej Ostrockiej. Znajdziesz łaskawco potwierdzenie moich słów w tym oto piśmie, powiedział ściszonym głosem, podając list gospodarzowi. Ten rozłożył go i przysunął ku otwartemu oknu. Kiedy skończył czytanie, rozejrzał się uważnie, przyjrzał mnichowi i spytał, również ściszając głos, o jaką pomoc zabiegasz, bracie? Nieprzebrana jest miara zbrodni popełnionych przez pana tego miasta, tak przeciw ludziom, jak i kościołowi, któremu obaj służymy. To też w imię walki z tym szatanem proszę, abyś dopomógł mi znaleźć ludzi chętnych, ale i zaufania godnych, którzy by mogli wieści mi od nim samym dostarczać, jak i o tym, co dzieje się w owym gnieździe nieprawości. Niełatwa to sprawa. Organista opuścił głowę i wpatrywał się w deski podłogi u swych stóp. Mnich ciągnął dalej. Trzeba znaleźć takich, których strach przed potępieniem nie opuścił, a tylko dla chleba służą, którym można by zaufać, że zdradą nie odpłacą za sowite wynagrodzenie. Może wśród tych, co tylko na zamku zatrudnieni, a w mieście mieszkają? Organista uniósł głowę. A wielu ich trzeba. Ze dwóch, może trzech. A co byś chciał, bracie, wiedzieć? O czym mają donosić? O wszystkim. Co robił w nieczysty? Co zamierza? Gdzie się obraca? Ostatnio porwał dziewkę. Chcę wiedzieć, gdzie przebywa. W razie potrzeby muszą wskazać drogę. Gdyby trzeba było przekraść się do grodu, może i otworzyć furtę, o której wiem, że jest od strony stawów. Wiele, bracie, wymagasz. Ale też i szczędzić na zapłacie nie zamierzam,
aby tylko byli sprytni i wierni ludzie. Miałbyś takich? Postaram się znaleźć, gdyż nie mogę odmówić prośbie księżnej pani, bo wiele jej zawdzięczam, ale działać pochopnie nie wolno. Muszę się dopiero rozejrzeć. Wielce to pilna dla mnie sprawa. Przyjdź zatem za 3 dni o tej samej porze. Dzięki ci zatem, bracie, niech cię Bóg wynagrodzi, bo w dobrej sprawie pomocy udzielasz. Wychodząc, mnich znów spotkał dziewczynkę. Stała na ganku, a kiedy pożegnawszy się z nią, szedł ku furcie, z uwagą patrzyła za nim. Sennie i pusto było na Majdanie Zamkowym. Jesienne słońce, chociaż już nie przypiekało, to jednak stwarzało ów nastrój nieróbstwa i rozleniwienia południowej pory. Dwa psy ze spuszczonymi łbami szukały miejsca do drzemki. Kiedy je wreszcie znalazły, wyciągnąwszy się na boku, popadły w stan beztroskiego spoczynku. Kręcące się w pobliżu kury, takoż ledwie co machnąwszy pazurem, przekrzywiały głowy, a gołębie zasiadłszy pod okapem gołębnika, gruchały z cicha, jakby nie chcąc zakłócić panującego spokoju. Jedynie przed stajniami rozciągniętymi wzdłuż wałów panował jaki taki ruch. Widać było kilku parobków wyrzucających przez otwarte wrota nawóz na hałdy czekające jesiennej orki. Od ukrytej wśród drzew kuźni dochodziły uderzenia młotów, a na trawiastym placu dwóch stajennych poganiało młode źrebce, pędząc je na linkach. Stamtąd też dochodziły gniewne wołania koniuszego Santiniego. Kaleczył przy tym polską mowę, wykazując jednakże dobrą znajomość jej przekleństw. Owe wymysły nie dotyczyły nowo przyjętego młodzieńca, ten bowiem jak dotychczas spisywał się na tyle sprawnie, by obudzić nadzieję w panu koniuszym, iż udało mu się wreszcie znaleźć godnego wyręczyciela. Słońce zaczęło już upuszczać się ku zachodowi, kiedy z wieży strażniczej rozległ się ostrzegawczy sygnał trąbki. Wkrótce okazało się jednak, że zbrojny oddział dostrzeżony na drodze stanowili właśnie żołnierze wracający z wyprawy. Dwóch parobków pognało więc zaraz do studni, a na Majdanie zaraiło się od ludzi i koni. Zmęczone wierzchowce rwały się do długiego na kilkadziesiąt stóp koryta, przy którym umocowana do żurawia żerć, niby długi dziób, co i raz zanurzała się w głąb studni, czerpiąc drewnianym wiadrem ożywczą, chłodną wodę. Pan Stadnicki w półpancerzu i hełmie na głowie, strudzony siodłem, ruszył do pałacu, chcąc co rychlej przebrać się w domowe szaty. Potem kazał sobie podać garniec kwasu i zasiadł w cieniu lip, bo by niby dobry gospodarz odpocząć po znojnym dniu. Wkrótce w drzwiach ukazała się pani Anna. Dojrzawszy go pod drzewami, zbliżyła się i usiadła obok na ławie. Pan Stanisław rad, że ma słuchacza, z którym będzie mógł podzielić się ostatnimi wrażeniami, zagadnął z zadowolonym uśmiechem. Siadaj, bać pani, siadaj i posłuchaj, jak żeśmy tym psu bratom przetrzepali skórę. Pani Anna zdawała się jednak nie podzielać zadowolenia małżonka. Jej ciemne oczy patrzyły gniewnie, a ściągnięte w surową linię usta o pełnych zmysłowych wargach zdradzały dezaprobatę. Stadnicki dostrzegł ten nastrój małżonki, więc przestał się uśmiechać i spytał ze zdziwieniem. Sama żądałaś, abym za poturbowanie naszego poborcy myta najechał Albigowa, a teraz mi nie wyglądasz na kontentu. Nie o Albigowę mi chodzi, jeno o inną twoją sprawkę, o której zasłyszałam. O co idzie? Stadnicki uniósł brwi do góry, udając nieświadomość, chociaż domyślał się, co doszło do uszu małżonki. O tym będzie czas jeszcze mówić. Są bowiem inne sprawy, które mnie niepokoją i wprzódy te chcę wyjaśnić. Mów tedy, wać pani, zawsze chętnie cię słucham, boś niewiasta rozsądna. Stadnicki uznał, że nie należy szczędzić pochlebnych słów, by nieco udobruchać małżonkę. Ona jednak nie zwracała uwagi na to oświadczenie i mierząc go nadal surowym spojrzeniem spytała.
Czyś Waćpan wyjaśnił już śmierć swojego wachmistrza? Jak to się stało, że zginął w swojej własnej kwaterze? Stadnicki wzruszył obojętnie ramionami. Zbytnio się o to nie troszczyłem. Zapewne któryś z żołnierzy jakimś sposobem załatwił z nim oprachunki. Jeśli tak, to obowiązkiem Waćpana jest znaleźć winowajcę. Należy to uczynić dla utrzymania dyscypliny, bo bezkarność w tym względzie rozzuchwali żołdactwo. Zbyt to niesforna gawieć, by można jej było trochę popuścić. Nie frasuj się tym zanadto, bo mnie takich zabijaków miał trzymać w ryzach. Tego, co się stało, już nie odmienię. To też lepiej sprawę przemilczeć. Gdyby bowiem nie udało się wykryć winowajcy, byłoby jeszcze gorzej, gdyż zaczęliby lekceważyć mnie. A jeśli to nikt z żołnierzy? Anna uniosła na męża pytające spojrzenie. Co niby, Waćpani, gadasz? Obruszył się. Nikt z obcych nie mógł się zakraść do zamku. Straże mam czujne, a bramy na noc zamknięte. Dość mamy wrogów, a ci swoich szpiegów pamiętaj, Waś, że strzeżonego i Bóg strzeży. Oj, dobrze, że choć Waśćka liczysz na boską opiekę, ironicznie rzucił Stadnicki, miałem już dawno przestał oglądać się w tamtą stronę. Pani Anna pominęła tę uwagę milczeniem i zmieniła temat. Co zatem z Albigową? Stawiali opór? Tyle co nic, bo załogi tam nie trzymają. Przebatożyłem z kilkunastu chłopa i to także ze dwie niedziele do roboty nie staną, a na odjezdnym podpaliliśmy stogi ze zbożem. Myślę, że dymy z daleko było widać i w Korniaktowie je dostrzegli. Ponoć są we Lwowie. To im o nich powiedzą. Będą mieli nauczkę, że ze mną sprawa niełatwa. Bawisz się, waszmość, niczym gołowąs. A nie o to chodzi, by podpalać snopy. Zamiast przekazać w zastaw, wciąż dzierżysz krzemienicę czarną i inne majątności, za co mogą rugować cię z łańcuta. Nie tylko zwlekasz ze zwrotem pożyczki, a nawet jej nie płacisz procentu. To też wcześniej czy później grozi ci egzekucja. Stadnicki spojrzał spod oka na małżonkę. Waćpanie, masz rozum stateczny, co ci przyznale, ale i mój nie gorszy. Zamiarem moim jest wzniecać między nami waśnie i rozdmuchiwać je. Konstantego i Aleksandra wskazując zawsze jako winowajców zdrady, a potem dopiero uderzyć i siebie jako ofiarę przedstawić. Nie młodzieńczych przeto szukam uciech, ale z rozmysłem sprawę prowadzę. Anna, zaskoczona szczerością tej deklaracji, chwilę nic nie mówiła. Siedziała ze zmarszczoną brwią, zapatrzona w cienie zalegające pod drzewami, a małżonek, który obserwował ją spod oka, dostrzegł, jak zwolna na jej twarz powracał rumieniec gniewu. Wreszcie odezwała się zrazu spokojnie, a potem ze wzrastającą gwałtownością. A teraz słuchaj, co ci rzeknę i wiedz, że w dyskursa wdawać się nie zamierzam. Doszły mnie słuchy, że nałożnicę w młynie trzymasz i wieczorami uciechy z nią zaznajesz. W niejednej wyprawie dziewki napastowałeś, o czym dobrze wiem, jak i chociaż byłową siostrzenicę Ciężkowskiego w Cisowej, której gwałt zadałeś. Tu jednak pod moim bokiem nijaki rozpusty nie ścierpię. Żądam, abyś ją precz wygnał. Stadnicki ściągnął brwi i warknął, wpatrując się z gniewem w oczy kobiety. A jeśli nie wygnam, wtedy zostaniesz sam, bo ja łańcut wraz z dziećmi opuszczę. Chwalić Boga mam jeszcze własne majątności w opolskim księstwie. Nie oglądając się już na małżonka, Anna zerwała się z miejsca i ruszyła w stronę domu. Ten zaś spoglądał w ślad za nią z twarzą wykrzywioną wściekłością, ale i rozterką w sercu. Bo do żony po swojemu był przyzwyczajony, a dzieci miłował jako wilk swoje młode. Jedynie buntownicza natura nie mogła pogodzić się z narzuceniem jej jakichkolwiek decyzji. Czuł jednak, że tym razem przyjdzie mu ustąpić przed wolą niewiasty. Dochodziła północ, kiedy pan starosta Żygwulski, wracając z młyna, postanowił zejść do podziemnych pomieszczeń więziennych, by właśnie teraz pogadać z Daniłowiczem.
Przyszło mu bowiem na myśl, że będzie to mocno zabawne, kiedy mając jeszcze w uszach płacz i błaganie Branki, a w nozdrzach zapach jej ciała, podejmie z bratem rozmowę na temat jej zwolnienia. W ostatnich czasach, nie zważając na jego milczenie, powtórnie go odwiedził, by znów zapewnić, że nic innego jak tylko obawa przed utratą pieniędzy stała się przyczyną podjęcia przeciw niemu tak drastycznych kroków. Nadal też okazywał życzliwość i ubolewał nad niezrozumiałym uporem, z jakim tamten odrzucał jego propozycję, choć to przecież tylko zwykła formalność, która przywróciłaby między nimi dawne dobre stosunki. Przywołał strażnika, kazał mu wziąć pochodnie i ruszył do lochów. Czerwony płomień dymiąc chwiał się i pochylał od przeciągów wijających korytarzami. Cienie idących to wyskakiwały do przodu, to uciekały w tył, roztapiając się w ciemności, jaka znów powracała za nimi. Stąpania obuwia wzmagało echo półkolistych sklepień. Opończa pana zamku, równie czarna jak otaczająca go ciemność, ciągnęła się za jej właścicielem niby skrzydła nietoperza, jeszcze bardziej wzmagając ruchliwość cieni. Zresztą i ów nocny łowca pojawił się przy nich, zapewne spłoszony światłem gdzieś w dalszej głębi podziemi. Niosący pochodnie strażnik raz i drugi obejrzał się za nim, kiedy ten bezgłośnym lotem zatoczył krąg nad ich głowami. Pan jednak tylko roześmiał się cicho, co jeszcze bardziej musiało przerazić sługę, bo przełożył pochodnie do lewej ręki i szybko się przeżegnał. Stadnicki nic nie robił sobie ani z groźnej ciemności lochów, ani tym bardziej z obecności byle Gacka, bo był już nawyk do zjawiania się przy jego osobie wszelkich stworzeń unikających dziennego światła. Na hałas otwieranych rygli więzień uniósł się z posłania do pozycji siedzącej i spoglądając w górę obserwował obchodzących. Odezwał się dopiero na słowa powitania. Myślałem, żeś przyszedł mnie zabić, oświadczył spokojnie, boć nie pora to na nic innego. Co też właściwie chodzi po głowie, oburzył się Stadnicki. Za dnia zabrakło mi czasu, a pogadać należy, bo rano posyłam sługę do Przemyśla, gdzie mam sądowe termina, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby po raz ostatni spytać pana, czyś decyzji nie zmienił. Niełatwa to sprawa, by od ręki decydować, a zwłaszcza po właściwej myśli. Przecież nie pierwszy raz ze sobą gadamy, więc było dość czasu do namysłu. Daremnie jak dotąd czekałem na przesłanie mi strażnika, przeto sam przychodzę, by dobrą wolę panu okazać. Czasu istotnie mi nie brakło, mruknął z goryczą więzień, ale też to nie fraszka majętność na hazard narażać. Niejakiego hazardu tu nie ma, a jeśli jest, to mój. Wać pana? No pewnie, bo zakładnika z ręki wypuszczam zamiast za kawałek papieru. Daniłowicz musiał rozważać ten punkt widzenia, bo odpowiedział dopiero po chwili. Ale na tym papierze będzie moje zrzeczenie się, a na drugim moje. No cóż, więzień zwahał się, po czym mruknął z niechęcią. Właściwie wyboru tu nie ma. Była to odpowiedź bardziej pojednawcza niż poprzednio, to też Stadnicki nabrał nadziei, że tym razem Daniłowicz zanieca sprzeciwów, mówił więc dalej, nie zmieniając przyjacielskiego tonu. Jest okazja, by właściwe oświadczenie potwierdzić sądownie, bez czego pełnej wartości nie będzie miało. Jeśli z niej skorzystasz, mocno sprawę przyspieszysz. Z chwilą, kiedy nasza ugoda nabierze mocy prawnej, natychmiast zwać pana uwolnię, a siostry nawet do tego czasu przetrzymywać nie będę i jakim obiecywał, natychmiast odeślę ją do domu. Wać pana zaś będę mógł zwolnić dopiero po powrocie sługi z sądu, co wszakże nie potrwa dłużej jak 5-6 dni. Co z Hanną? Żywo spytał więzień na wzmiankę o siostrze. Czy da, aby dobrze się z nią obchodzą? Zdrowa i takoż pyta o ciebie. A czy dobrze się obchodzą? Otóż imaginuj sobie, ważmość, iż tak przypadła do serca małżonce, że rozstać się z nią nie chce. Niestety dziewka wyrywa się do siebie i wciąż pyta, czyś ugodę podpisał. Nie pruszysz mi, aby oczu?
Rzetelną prawdę mówię właściwie, jak mi Bóg miły. Niechże mi tak ziemia lekką będzie. Sam już nie wiem, co czynić. Daniłowicz opuścił głowę i zapatrzył się w mokrą słomę posłania. Wreszcie znów uniósł wzrok na swego rozmówcę. Wasz dasz ze swej strony zobowiązanie, że dwór mi oddasz, jak dług uiszczę? Oczywiście, i każę potwierdzić dwom świadkom. Owych zaś moich dwóch pachołków uwolnisz ze mną. To się rozumie samo przez się. Jak ugoda, to ugoda. Tuszę też, że dalszych powodów do niesnasek między nami nie będzie. Również i wszelkie dobro ci zwrócę, czego na koń nie weźmiesz, wozem podeślę. Niech zatem tak będzie. Przyjdź rankiem, zanim posłaniec wyruszy, i niech twoi staną i moi świadkowie. Moimi mają być owin cudzy, którzy wraz ze mną tu siedzą. Dobrze, będzie tak jak chcesz. Teraz śpiewaj spokojnie, bo wolność stoi na progu. Hannę zaraz po podpisaniu obiecujesz wypuścić? Jakem rzekł, nie czekając na sądowy zapis. Zadbasz też o to, by bezpiecznie wróciła? Nie trap się, pojedzie kolasą, której przydam asystent zbrojnych. A może by zajrzała do mnie przed odjazdem? Propozycja wysunięta została może niezbyt stanowczym tonem, a nawet z wahaniem świadczącym, że sam Daniłowicz nie jest przekonany o jej celowości. Podchwycił to natychmiast Stadnicki. Jak sobie wać pan życzysz, każe ją tu przeprowadzić, ale czy uważasz za słuszne ranić jej serce swoim widokiem? To ślochy nie dla wrażliwych oczu niewiast. Tak, to samo im nie przyszło do głowy. Sądzę więc, że lepiej tego nie robić. Z pewnością uderzy w płacz ujrzawszy cię na tej słomie, a przecież te kilka dni to mała zwłoka. Słusznie, lepiej będzie, gdy zaczekam, skoro istotnie rozchodzi się o kilka dni. Na pewno nie dłużej. Śpiwaś dobrze. Śpiwaś dobrze. Nie okazując po sobie zadowolenia z tak pomyślnie zakończonej rozmowy, Stadnicki skinął na strażnika i obrócił się do wyjścia. Zastukały rygle i więźnia znów ogarnęła nieprzenikniona czerni nocy.